Cześć. Cześć. A jak poszedł, kurde, to jak błyska w pokrzywie. Tylko, że... Ej, nie, bo tu jest ten. Co? Ja przejechał. Bo tu jest ten ruch, co tam... A. Pociąg w dół zjeżdża. No, no, ja też bym tam się raz spakował. A tam jest zaraz na końcu waszego pola jest syp do pociągu, także... No, można, ale... Ale on jedzie kombajnem. O. A tam można bezpośrednio kombajnem też sypać? No tak, można, można. No. Bo tam ogólnie, jak budowałem tę mapę, miało być tak, że tam miała być taka rampa i miało się bezpośrednio sypać do wagonu. Ale ta rampa, nie miałem z czego bardzo zrobić, więc robiłem po prostu wsyp do hubu i to wszystko. Bo normalnie można by, jakby szczepa była wyżej niż wagon pociągu, to normalnie się tam sypie do tego bezpośrednio. Kto tutaj jedzie? Ale fart. Ale... O włos, nie? No cóż, a tutaj. Znam, że Krokiet ukradł kombajn... Tak! Kapowi. A to przyjechać tak na pomoc? Jak kiedyś Atrum... Nie, on jedzie na 25. My mamy tam rzepak. No właśnie. Nie, wy macie pole 25. Pod wami. Serio takie wielkie, żeście kupili? Nie, to jest misja. Aha, no tak, bo miałem powiedzieć już właśnie, że Kapo przed chwilą mówił, że nie będzie wykradał pól. A to nie możemy go kupić? Ale nie, no możecie, no. Kurde. 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 Krokiet, jak to powiada, co? Powoli do przodu. Dobra. Wiesz, ja ci mogę sam podjechać, albo jak chcesz. A to o ten, właśnie, Kafo, pożycz kombajn. Nie. A to co? My mamy... Patrz, jakie my mamy jeszcze pole do skoszenia wielkie. Właśnie. A, no tak, zapomniałem o te 25. To dobrze, bo mamy jeszcze żadnej żurą wody. Bycie pole. Pole, pole. U nas tu będzie to... powoli sobie siał. Zaczęliśmy już następny odcinek, czy nie jeszcze? No. A co, już? Nie, tak się pytam, tylko... To już, już... A, to jeszcze nie. To nie, to już... A, i zaraz będzie... Moment, moment. Tylko jeszcze się Kafo coś tam... Ej, słuchaj. To. Jesteś tym moderatorem na streamach u Sharpiego? No. Może? A, bo tak zauważyłem właśnie. Kurde. Już można? Wiesz, tak, tak. Nawet nie wiesz, u kogo ja jestem moderatorem na YouTubie. Nie, bo wczoraj zauważyłem. No. Witam w kolejnym odcinku. Siema. Kafo. Witam, witam. Oh. No powiedziałem już siema. Z nocurem i zaj reketem. Cześć. I my kończymy swoje pole soi, a panowie muszą jeszcze pole z misji zrobić. A ja oram pole na traktor, znaczy co? A dopiero łopcia, bo robisz. Pumcyk, cyk. Dobra, to ja też rzepak wezmę, bo może będzie droższy. Żeby nie było, że nie ściągam, to ściągam. Co ściągasz? Rzepak. Widzę, ładnie czekasz. Na tym przejeździe. To? Czekam. A. Ale w sumie jak macie ten cały, ten opryskiwacz, co tutaj u mnie stoi, to można przejechać. Kafo, jak zwykle. Kurde, no co ja się... Ale fajne lagi mam teraz. O, a. Masne lagi. Oj, czekaj, bo miałem dosypać, ale w końcu... Trochę, co ty masz z tym netem dzisiaj, bo masz, widzę, takie... Nie wiem, teraz miałem takiego fajnego laga. Przestałem jechać, a nagle zrobiłem jakiegoś ślimaczka tutaj. Maczka to znaczy? A, dopiero 30%. To. A, a ten rzepak w końcu sprzedawaliście, czy nie? Nie, jeszcze nie, bo stracimy kombajn. Dokładnie. Pewnie. To chcemy poczekać, wiesz, bo tam już mamy chyba z 50%. Dobra. Kombajn za darmo to bierę. A, więc sobie go wymienimy na ideala, bo jest w misach. Nie ustawimy. No ja właśnie na razie korzystam z tego ideala. Oj, faktycznie ślaczek gdzieś tutaj zrobił. Troszeczkę. Jak to zdążysz to połączyć? Krokiet, wiesz co? Czekaj. Myślę. Na razie rób po swojemu. Nie, bo miałem powiedzieć, żebyś zrobił to pierw od brzegu, ale dobra, na razie rób jak lubisz. Od którego brzegu? Nie, bo właśnie miałem... puścić zaraz pracownika, co by siał, nie? Ale to jak jeszcze nie jest zebrany owiec, to nikt mi to nie da, nie? My sobie tam będziemy zbierać. To pole 20 będzie duże. A nie lepiej by wam było robić to pole na ukos? To zobaczcie, jak ono jest zbudowane. No i ja wiem, ale to nocur. Ale to nocur. Ale to damy co? Radę, to tak trzeba zrobić. No dobra, ale to dobrze, nocur, wam się zajdzie z tym, bo... No ja właśnie jadę. Pieniądze, nie ma pieniędzy. Zaś lagi.
Dobra, tam na przypale albo wcale. Chcesz chomiki popędzić szybciej. Tak. We are the champions. Czympan? A co to za przyczepa Justina, taka żółta? To nasza. On zostawił na... A to wy macie żółtą zieloną, a ja mam zielono żółtą. No, kupił. I taką okay. mamy. Dostałem z misji. Fajna jest skinka. Ja nie mówię, że zła. Ale mała. Takie coś ci chyba nie idzie. To... Nie, dobrze idzie. Tak ma być. No jak ma być? Czekaj. Takie dziury potem zostaną. Akurat nic nie zostanie. To się potem nie przesieje. Wiesz, też jakieś penisa czy coś? Bo nie wiem. Otóż nie. Otóż nie tym razem. Nigdy w życiu. Może by tutaj jednak puścił powoli już ten rzepak, żeby sobie w tą stronę siał, a potem dopiero jak się skończy. Ale ogólnie no curwać tak jak mówi Przemco, na układ. W tym farmingu się raf. Można sobie. A ja przestawię zaraz tego fenda. Przejechałem przez tak. pole, co ja będę dookoła jechał. Nauka. Nauka. To nauka. 45 stopni. No tak robiłem pole, żeby pracownik też pracować mógł w tę stronę. A, bo ja zapomniałem. Dobra, nie. Nie, bo ja nie znam tej mapy. Ja. Nie skapuję się, że to pole jest tak zbudowane. No tak, no to. Dobra. Wiesz, minimapka to jeszcze większe jest, kurde. To pole. No tak, to jest duże pole, to jest naprawdę duże pole. To jest większe niż. Moje i wasze razem wzięte chyba, nie no, może nie aż tyle. A nie ma tego moda na ten, niestety. Na co więcej misji? Nie na więcej misji, na wielkość pola, żeby pokazywało. A nie, bo to wyrzuciłem w sumie. Gorzej. Taka fajna modyfikacja. No to tam, to jest jakiś plugin raptem, to można dograć. No, to mówię też jeszcze na tę większą ilość misji można by sobie dograć. Od tamtej strony zacznę jechać. No tak. Żeby iść właśnie, żeby... Trochę wam się zajedzie, to dobrze, to akurat my dokończymy to. A 15 macie już gotową, czy tam... A, dopiero się nie, sieje, właśnie dobra. Jest obsiewana. O, dobra. Tak ciągle jest obsiewana teraz, tylko że na jeden siewnik. Ale no, to ja też mam jeden siewnik, więcej nie mam. No tylko mówię o tym, że... A ten drugi bez nawozu sprzedałeś, tak? Nawozy. To? No oni z nawozem sprzedali przecież. Ale nie, no bo miałeś taki, co nie dawał nawozu. No właśnie, był sprzedany z nawozem. A ten znaczy, nawoz został? Z nasionami. No a, z nasionami, no właśnie, bo chęciłem ją nawoz, a nie to było nie tankować tych nasion. Ale przecież można zawsze je wypluć. Ale to ty go kupiłem. To mogło później. No, ale, no dobra. I ty go zatankowałeś, a teraz to na mnie mówi. A i potem jeszcze sprzedałem, no dobra. I ty go sprzedałeś. I ty nim przyjechałeś. Ja jadę tą soję. Czekaj, jak tam właśnie cena soi? Rośnie jeszcze? Jeszcze rośnie, 3000 jest. Kurde. Nie no, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tak, że wymieniliśmy na większy. A, no. Nie no, przy tych polach to koniecznie większy. 69. A dobra, już dojedź do końca. Do końca dojedź. Czy już masz stówkę? Właśnie 99 mówię, że mam. A, okay. Dobra. Tutaj teraz wykręć. Ja tam może ten, podjadę to się nie... Nie skapnie. W ogóle pamiętam jak robiliśmy, że Kafor robiłeś ścieczkę i podjechałem przypadkiem, no, swoją przyczepą mi się no, nasypało po prostu. Nie? Bo to był z modów ten krom wtedy. A teraz go nie ma. Nie, pierwszą rzecz, którą musimy kupić jako nową, większą, to chyba będzie właśnie siewnik, bo ten 9-metrowy to trochę za mały na takie pola. No, tak z dwa najlepiej mieć je. Albo jakąś jedną 15 chociaż. I kombajn nie z misji nasz, żeby był no, tak. Kombajn tak. No combine. To kombajn tam można kupić jakiś mniejszy taki na przykład. Właśnie fajne są kombajny klasa. Takie średnie. No, takie fajne są. A działają fajne. Z dużymi headerami, bo ten kombajn średni John Deere już nie bardzo sobie daje radę. Tylko że czekamy aż Kafo kupi w końcu platinumkę. A to ja mu kupić. No. Może w piątym odcinku będzie już miał, bo w sumie za tydzień, jak to będziemy nagrywać kolejny, to będzie 30. A 30 wychodzi darmowy farming tak. na Epiku. Tak. Tak. Wtedy może już Kafo będzie mógł kupić platynumkę, gorzej jak nie będzie. Właśnie nie wiem, czy to na Epiku ma być platinium to darmowe całe, czy... Nie, zwykłe. Zwykłe. Zwykłe bez DLC-ku. Ale pytanie, czy platinum to nie będzie jako pełna gra i nie będzie kosztować pełnej ceny, a nie jako DLC-k. To właśnie. No to zawsze, że tak się mówi, nikt się nie ryzykuje.
Chociaż w sumie jest ten problem, że właśnie promocja na Steamie kończy się... Zaraz. Poniedziałek. Na Steamie... Skończyła się 27, tak? Tak. Ale nie, kończy. Możesz sobie zawsze kupić z Hefo gierkę na Steamie za te 117 zł. Fajnie. Masz 2 tygodnie na to, żeby ją zwrócić, jeżeli to na dużo Epiku... Masz rację. Nagraj jakąś serię może, która by się zwróciła za tą gierkę, nie? No, zrobiłem kiedyś streama z Geometry Dash, to dostałem 300 zł. No. A wydałem 2 zł. No widzisz? Jest najlepszy. Deal życia. Da się. Żebym obrócił już tego... A też jeszcze niech jeden pasek zrobi. Jak tam ci krokiet idzie? Tak. 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 Planujesz zadania, tak. Tak. No w tą stronę siać to będzie przerąbane, no ale na razie musimy go. No widzę pięknie sieje wam tam. No bo na razie kurczę mam pole tam, które krokiet podłączy do tego. Na razie tam kombajn jeszcze jeździ to. Ile dałeś kafo za tą 14 czy tam 15? Czekaj, SMS sobie sprawdzę. 439. A nie mogę sprawdzić. 439. No. No to trochę taniej, no ale no te nasze razem w sumie będą więcej. No widać, że wasze jest trochę więcej. Wy dołączyć będziecie te pola? Już no, mamy już się połączyliśmy. A, okej. Okay. Mamy połączone jesteś... 20, 21 i 22. No to już w drugim odcinku łączyliśmy chyba, bo w pierwszym. Pierwszym to, że robię w pierwszym polu, to jestem zacofany z informacją. No to właśnie dobrze, może... Pilnuję pola przynajmniej, tak. No ja to wszystko widzę na tym. Bo kafo to nic nie robi, tylko siedzi i patrzy. Dokładnie. Co ma sąsiad, a czego ja nie mam? To wtedy po chwili też mam. Można by przyblokować, że w razie czego nie podjechał i nie zabrał tego. Ale to pole chyba nie było nawożone. No, a czy to i tak was nie... To było, na wiesienie... To jest, 20 jest. No. No tylko, że to jest rzepak, to wiesz. Rzepak aż dużo nie leci. No, nie tak... Czy wiesz... Mniej. Tych jakby, bo teraz tak, pszenica i jęczmień wiadomo, że mają najwięcej, tak jakby ze zbóż, tak? Owiec w sumie, wiesz, o, ile macie wapna, ojoj. No. Orka też jest, ale to orkę na razie nie ogarniamy. Wapno to ogarniemy chyba od razu z 23 od razu. Tylko pewnie właśnie, tak. Jaka ładna 23 zakwaszona. Właśnie mam minus na koncie, właśnie jak tam KFO u ciebie... 71 tysięcy. Tak, no... Lepiej niż u nas, ale... No tak. Ale my mamy bez... dużo ale stabilnie, nie? Bez rewelacji. Bez rewelacji, ale stabilnie. No i gdybym sobie sefa bo czytał, to bym dostał większy kredyt, ale to... Ale wiadomo, że w tej grze mieć lepiej większy kredyt niż dużo pożyczonych maszyn. Kredyt się bardziej opłaca. Przykładowa maszyna za milion będzie dużo więcej pożerać kasy niż kredyt milionowy. Tak. Krykiet, na pewno tutaj wszystko dobrze zrobiłeś, nie pomijałeś? Pomijałem troszeczkę. Tutaj pomijałeś, o tutaj jest takie minięte, tu jest takie minięte. Tak, tam jest, ja to widzę z daleka i tam gdzie jest kombajn, to pod kombajnem też jest minięte teraz. Dobra. Tam już dużo masz ogólnie? No cór. Ale to jest 60 trochę dolać. Bo widziałem, że tak stoi. Nie, pieniędzy. Tak. Nie, nutkę sobie zmieniłem. A, to i soje, tak to mi się wydaje, że można by od razu sprzedawać, bo bieda. Gdzie jest ta soja tutaj? Na młynie zbożowym. To sobie można by po nią pojechać i znowu ją wysypać. A, bo ty jedziesz manem, dobrze. No, no. Bo nie mamy nawet na nawozy. Darmo. Czemu się krokiet kitrasz co chwilę? Bo mogę. Pyk. Tym gierkiem. A ty kafekiem masz czynniki, by nawet nie wiem. Ja mam jakąś Valtrę i... Master Fergusona. Chyba. Nie pamiętam. Case'a. Valtre i Case'a znaczy. Ale tego Case'a maksimum, ten mały taki. No 170 koni. O. Okej. Okay. Myślałem, że 170 to dużo, później patrzę. No nie, to tak 270. Że to takie 100 koni to jest takie małe w sumie coś już. No tak. Jakbyś miał 100 koni w rzeczywistości, to kurde jaki wielki traktor. Kurde, nie? Panie, 100 koni? Jakie trzeba. To mój Passat tyle nie ma. Kurde. Jaki to trzeba mieć ten, miejsce na 100 koni. A 30 ma 30 i daje radę. To pewnie. No 4 skip nie pociągnie, żeby. Nie no, ale... Ale taki siemnik do Big Buda to... Gotowe. Na pusty jakby to tak. Co zrobię już? Tak, zrobię tak? Dobra. Czekaj. Nie, jakby tak zrobiłem. Na 10 to by dał radę.
Już popraweczki są. Praweczki są. No tutaj jeszcze trochę. Ale to te wiatraki to chyba są z farminga 9, co nie? Nie wiem z czego to jest. Nie. Dziewiąca były inne. Nie, bo tak patrzę o ten pod koniec, co jest takie zielone. A teraz im przechodzi. To było tak wygląda słabo. Ale turbina była inna na górze. Co, jak, co? A to nie pamiętam. Kofo, nie wiem czy wiesz, ale takie same, identyczne wiatraki są do kupienia, czy do pobrania z modhubu i do kupienia, nie? Ale brzydkie. W takim razie. Prawie, prawie jak mój Ray. Ale megawatów dużo robię. Na żywo, prawda? Aha! A nie, dobra, bo myślałem, że ty kombajnem siewnik ciągniesz, ale... Co? Nie, bo tak, tak się kamera ułożyła, że wyglądała jakbyś kombajnem siewnik ciągnął. Okej. Ja muszę tutaj trochę na datku. Patrzcie! Pociągi się ścigają. O kurde. Ale się ścigają. Kurde, poszły. Bo to jest tak, że nie udało mi się zrobić idealnie tej samej trasy. Dlatego jedna trasa jest trochę krótsza od drugiej. I te pociągi po jakimś czasie będą się coraz bardziej do siebie zbliżać, a potem znowu coraz bardziej od siebie oddalać. Chyba nasza jest krótsza. Tak, po co mi tutaj wjechałeś? Nie wiem. Dobra, masz tą rurę, panie, i... Dej. Ta, wyciągnę rurę. A, sam się podniósł. Podniósł WGC, co? Zobacz, ile będziesz miał, bo może będziesz musiał to już zawieść. Które tam, gdzie ostatnio. Ja tutaj zaraz ci oznaczę, gdzie jest młyn zbożowy. Dobra. No podjeżdżaj, nie czekaj. No co czekasz? Na tempomat. A to nie możesz po prostu trzymać palcem i tak regulować prędkości? Za tydzień jak będziemy nagrywać, to ja zapomnę o tym przepachu, że to trzeba sprzedać. To ja ci przypomnę. Ja sprzedam za ciebie. Na raz potem chyba tego krótkie nie weźmie, nie? Nie, nie weźmie na raz. Nie wiem. Taki paseczek zostanie cięty już. Chyba na krokiet ile tam masz procent? 87. No to poczekaj jeszcze, może na raz się tam sobie złapie. Może się na raz uda. No potem zawróci, potem taki cienki pasek jeszcze zostanie. Ale w sumie tutaj... A trzeba... pracownik tam nie będzie orał tego przez przypadek? Czego orał? Co? Czego orał? No tam nie zasieje tej soi przez przypadek. No tak, ja tutaj właśnie to odłączyłem go, bo tak to zaraz to właśnie zrobi, nie? Ale spokojnie, niech sobie już zawróci, dojedzie i poczekamy. Bo ten jęczmień, kurde, tam jeszcze jest, żeby tego jęczmienia nie było. I losy zbożowe mają normalnie te, co nie? No. To mają? Zbiorniki. Zbiorniki. Losy zbożowe, czy mają zbiorniki? Nie rozumiem trochę, Gafo. Tutaj ja bym się zapytał, czy felgi mają koła. No, nie mają kół. Nie było pytania. Dobra. 90. Krokiet, nie wjeżdżaj w tego... To ty wjechałeś teraz we mnie. Przecież to pracownik jedzie cały czas. Ty. 90? Dobra, to jedź, bo hajs jest potrzebny. Okej. Okay. A ile masz na 10, na twoje 10%, to ile się składa teraz? 4230 coś. Dobra, no to poczekaj może jednak. Bo tak to potem będziemy musieli jeszcze zebrać ten jęczmień, znaczy ten owies. A to zostań w tym miejscu, Krokiet, zostań w tym miejscu, bo on zawróci jeszcze, tak? To nie, po co ja przyjechałem? Dobra. Orać teraz nie będziemy jeszcze, na wolę ten pryskiwacz. Nie będziemy robić opryskiwacz? Nie, no musimy pierw posiać, tylko że no nie posieję, bo... Bo wiem, bo ten. Bo ten, tak. W sumie to mogę już przestawić ten siewnik i zaraz potem trzeba będzie... Zaraz potem trzeba będzie ten owiec można już zbierać od tego brzegu, żeby już obsiewał całość po prostu. Wapno, czekaj, krzewkę do wapna. Chyba, że Kafo mi pożyczy. Kończyć? Kafo, pożyczysz mi? Jeszcze za wcześnie na kończenie odcinka, no, Kafo. Dokładnie. Kafo. Ja nie wiem ile by nagrywać. Ja. Odcinki muszą być masne. Dwugodzinne. Potem to też tam się troszeczkę powiecina to... Dwugodzinne? Dobra. Dwugodzinne. Nie, Kafo, pożyczysz mi siewkę do wapna? Nie mam. Jak to nie masz? Masz. Nie mam. Widzę jak stoi tam i rdzewieje. A to iluzja. Nie no, Veno pożycz. Kliska. W domu będzie i Rocket mnie jeździł wszystkimi maszynami. Nic, Krokiet będzie tego pilnował. Dobrze, Krokiet? On ma dużo tamtego. Dobrze. To rzek ile?
No to weź wrzuć i krokiet pojedziesz po wapno. A nie, bo wapno można z tego brać, tylko właśnie, że kasę trzeba najpierw mieć. No ja kombajn tutaj ten ogarnę. No dobra, ale to kombajn to musi sam zawrócić. Dobra, czekaj, to trochę ci cofnę. I potem puścimy go od razu na wprost, potem się wysypie te rzepak. Rzepak? A, rzepak to się sieje, dobra, bo tak. Kurde. Co ty robisz? Bo to pracownik robił. No tak, dlatego mówię, że... Co ty robisz? On by ja zrobił lepiej. Dobra, jadę. Czekaj. No kropie. Dobra, tam już takie milimetry, to tam wiesz. Nie, bo to jest głupie, że tu nie ma odbijania tego. Możesz trochę odbić. A, widzę, że właśnie. Będziesz jechał. Nie? Okej, zrobię ja tam koło 17. No krokiem! No właśnie wracałem z tego. A nie, 14 metrów headera nie ogarnię. To myślałem... Możesz mi podjechać, jak chcesz. Nie, dowracaj sobie dalej. Będzie pan zadowolony. No, no, no. Trzeba będzie trochę poszerzyć jeszcze, ale to później. Chyba i tak tam dojadę i się zaraz zatrzymam, bo... Chyba, że właśnie tak wiesz, chyba, żeby dookoła trochę jedzie. Ale tylko trochę. Dużo zostało tego pola jeszcze? U nas? No, no. Tak. Ukradli nam traktor. A nie, to ty. Dobra. No to ja. Mogłem ukraść traktora. Tak połowa u nas. Ile masz w ogóle pojemności tam? 3200, spokojnie wejdzie. No to wejdzie, tak, no to dobrze. Ale ten Johnny tak średnio sobie już daje radę z tym przyczepem. A po co go tam wziąłeś? Trzeba go tam było zostawić i pilnować tego z tym tamtym. To się zaraz przełączę. Oj, a co to za haczymy? No tu ile ty tam... O mnie. Tym kliszach. 42%. Przełącz się tam tak, chyba, dobra, bo ten oko, już... Ile ona ma maksymalnie? A, ton? No. Na oko to ma 80. A, no to okay, można to tego jedną... Oj, może się tak rakietnie takie zmieścić, wiesz? Ile tam masz jeszcze miejsca? Bo ja tam... 3%. Ten. Ile masz? 3%. A to i miejsce to nie wiem. Ja mam 100 soi tutaj, także... Aha, no dobra, to jeszcze to mało jedno. A to jest kina sprzedaje. To jest 3%. Nie, nie, chodziło mi, że jedną przyczepę rzepaków z Jotki. Ty pójdź go od razu ten nowiec, nie? Nie, zrozumiałem, sorry. A potem pracownika możesz... Ale to zaraz. Dobra, to jadę do zawieść. Bo tam pożyczysz tą siewkę, tak? No, już stoi i czeka. Dobra. A to w sumie kroket może zawiezie. A ja tutaj podłączę do tego. A masz kasę na tego? No, jak krokiet zaraz zawiezie ile? 50 tysięcy soli, to będzie 150 tysięcy. Oczywiście musiał go przesunąć, no bo... No, chciałem zebrać tutaj dokładnie. Dobrze. Nie, no ładnie idzie zbiór tego. Dobra, teraz tak, kurczy tutaj odepnie, jadę potem siewkę od kafu. A tam coś jest w kafu, to ci to może wyładuje, nie? Nie, już jest puste. A, jest puste, dobra. No bo to wapno to i tak wiadomo, że... Wyznacz. Kilka zbiorników się napełnia to. Co my mamy? To mamy soję, mamy, tak? 50 tysięcy. Młyn zbożowy. Jeszcze da, brało to, kurde, to pan widać, że lepszy. Co to było? Co? Nie wiem, chrumkanie. A WhatsApp robi live'a, jest tam powiadomienie. Wow! To robi live'a? WhatsApp. A. WhatsApp. Majster. Majster. Dla ciebie 500 kafu. Dobra, Krokiet, wiesz gdzie masz jechać? Mam zaznaczone. Dlaczego jedź do przodu? To na górze jest zaznaczone. To masz zaznaczone. No nie no, za w drugą stronę jedź. Gdzie? No weź no zobacz, gdzie to masz. Tam gdzie oni mają, na końcu pola to jest to gdzie oni, przy ich polu jest zaraz przecież ten skup. Młyn zbożowy. Młyn zbożowy. A. No młyn zbożowy, no. A to czego mi mruga to na górze punkt na stacji kolejowej? Bo tam mamy misję. Aha. My też. No. Dobra. Młyn zbożowy też sobie miga. Nie, młyn zbożowy mi nie miga. Miga mi kółko zielone. Dobra. Nad tym. Bo to tylko to tobie miga. Jedź na końcu pola tam jest, musisz przez przejazd kolejowy podjechać, bo ja potrzebuję pieniędzy na wapno. Dobra. Między. Jak tam sprawa z 15 z polem? No ja już usuwam kwasy. Wiem, że dodałeś, że jest polem. Bo z 15. A. Do chwili ogarnąłeś chyba, co? No bo tak dodał sam w sumie, dlatego się pytam. Nie paska 13. Dobra, to ja tutaj odpalam z tym. Znaczy... To? Co? To? Co? 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 Usuwam chwasty na 15, powiedziałam. To chyba coś mi
źle zrozumieliście. Dobra, to ten rzepak puszczę. No, to w sumie ten teraz będzie zawracał to. A owiec ile kosztuje? Owiec... Ma... O, 2500 też można by opierdzielić. Uuu, masnolog. Wielkie, tylko weź mi tego do wody nie wysyp. O, właśnie cię widzę tutaj, jak jedziesz. Oj, kombaj mi rozjechał, kafo. Dobra. Patrz, jak ładnie tu przejadę sobie. Nie swoje kombajny. Te do wody wpadnie, bo mi stracisz 50-150 tysięcy. Dobra, tutaj to nie moje. Nie wiem, dlaczego jak kliknąłeś taba i wskoczyłeś na nasz kombajn z pracownikiem, to nagle stałeś się ten, różowy, na chwilę. Ruszowy? Ale wow. Różowy nick, czy co? Nie, ten... Na minimapie pewnie. Na minimapie byłeś, ale jak przeteleportowałeś się, to już zielony. Bawałeś. Dobra, to ja tutaj muszę zacząć. A ty kupiłeś tą małą siewkę kawa, czy dużą? Ja tą większą. Tą małą, tak. Bo tą małą, ale ulepszoną. Rozpocznij wyładunek, tak? Sypu, leci. Sypu, leńka. Co? Dobra. Jeszcze będzie lecieć, jeszcze no, i tyle. No, jakieś coś koło, no, 166, dobrze. Mało, ale no cóż. Lepsze dobra, niż... w końcu. Wapno w końcu robimy. To trzeba będzie potem przejechać siewniczkiem trochę, żeby tego przepuścić. Owiec jeszcze do odebrania będzie, to potem tam możesz podjechać. Krokiet pod owiec. Już, czekaj. No, bolagi. Czekaj, ja sobie tutaj muszę też przejechać, bo... Ej, bolagi. Ja tu na most wjeżdżam, a tu mi się lagi zaczynają robić. To takie trochę niebezpieczne było. Dobra, mniej więcej wiem, gdzie to było. Dobra, coś takiego. Dobra, dalej lecimy z tym rzepakiem. O Jezus, jakie tu są teraz durywy. No, potem to wolę trzeba będzie poszerzyć, ale to dopiero jak będziemy mieli trochę czasu i kasy. Na razie... I głębosz. Nie. Głębosz, tak. Albo ze szerszy pług. Nie no, bo głębosz do poszerzenia to nie da się. Normalnie trzeba będzie to zrobić pługiem. Ale zaorać wszystko to by było wygodniej. No nie wiem, można kupić na 10-metrowe, żeby taki pasek odciąć. Tylko, że nie można właśnie sobie wyznaczyć terenu narzędziem do edycji terenu, a potem trzeba po prostu to będzie przeorać, nie? To można usunąć zaorane właśnie tym narzędziem do edycji terenu, ale w drugą stronę już nie można, tak? Jakby zrobić teren, kształtować sam teren orny, potem tylko samym pracownikiem przelecieć i by było spoko. Nie ma tak dobra. No to jeszcze panowie trochę nam się zeszło. Ty kafo, a ty na... co robisz na 15? No środek pasobójczy. A czemu taki paseczek nie dosiałek tutaj? Bo to jest kafa. No przy tym nie dosiałeś takiego. A, to pracownik. A, bo stwierdził, że przestraszył cię siewnika. Tego okay. Znaczy. Okay. Wiatraka. Ach ci pracownik. O. Patrz jak ładnie odbieram owiec. Kurde. Jak pięknie. O, tutaj to pole. To pole 25 nawet fajnie się zbiera. No cóż, tak średnio. Podłukosz. Pole 25, no takim małym kombajnem tak średnio. Bywało lepiej. Bywało lepiej. Dupy nie urywa. Nie urywa. Jest to zachwaszczone. A czemu to nie możesz pracownikiem tego robić, no cór? Albo on lubi. Bo ja lubię. A to i tak na jedno wchodzi, czy ja sypię tak, czy tak. A to czekaj, bo chciałem ci pokazać coś takiego na mapie, co może nie widziałeś jeszcze. Na tej mapie? No, to teleportuj się do tartaku. Zablokowałeś przemysł pracowników. O, to już nie. Do tartaku się teleportuj, tak. No to klikasz na tartak i... Nie widzę. Do was się mam? Na chwilę przynieść? Do tartaku po prostu się teleportuje. Tak. Tam klikasz na ten cały koszyczek. Gdzie jest ten tartak? No... Na tartaku. Po lewej stronie. Po lewej, pod tlepem. Dobra, widzę. Widzisz, ale cię nie... No. O, dobra. Nie chodź za mną. A, bo ty nie możesz tak szybko chodzić, nie? Faj, ty jest. Tutaj. Uf. Tego nie masz? Nicków nie mam tak jak to. A, dobra. Ale nie, bo chodzi o nick, że nie widzisz mojego nicku też. Nie? A, no, chyba. Po tej wodzie sobie można biegać na to chodźki, tajne skryty. Dobra, dawaj. I takiego czegoś to nie widziałem jeszcze, nie? Ej, co to jest? Terapa. Wow, nie? Kurde.
Jako właśnie, dlatego trzeba zrobić jeszcze animację i po prostu, żeby robiło funkcję nawożenia i będzie git, nie? Ej, to jest kozak. No. Ej, ty to zrobisz, czy...? Nie, no z Rafikiem. Rafik mi to akurat zrobił właśnie, nie? Bo te pole są idealnie gładkie, nie? I dlatego tutaj takie coś właśnie... Chcesz się kliknąć? Mam nadzieję, że... Czekaj, nie, bo paseczek stój! To mam nadzieję. Jest oszczędność czasu, takie nawożenie. No, takie coś jakby było zrobione, wiesz, animację do tego dodać i funkcję właśnie nawożenia, no to zajebiście by to było, nie? To jest to, pakiet. A, bo paseczek chyba troszkę ten... Wyczuwam lęk jakiś... Minąłem, bo musiałem pracowników minąć. Okej. Ale jakich pracowników? Bo się ten z wapnem zderzył z tym, co sieje. Znowu? Znowu, no. No przed chwilą ich rozdzielałem też tam, nie? Come on, nie, foto. Dobra. Czekaj, ta... A nie, ta Waltra na 15 to nie nasza, dobra. No właśnie, no. Ale nie, na razie jeszcze niech nas ten... Rzepak wam tutaj mogę wysypać, czekaj. A wysypywałeś na tur przed chwilą? Ten rzepak z Case'a? Ja wysypywałem. Aha, to tam byłeś, tak? Dobra. Tak. A trzeba będzie sprzedać jedną ścieżkę. A gdzie ten rzepak mam wam zawieźć? No... Do sklepu. Ten rzepak jest za Sogarena ogólnie. No, no, no. Ale a jak chcesz, to możesz wrócić do nas na farmę. Z tym rzepakiem? A to nie sprzedajecie go jednak? Nie, bo możemy stracić tego. Rokę za chwilę, nocur. Nie dogonię go, no. Dużo tam w ogóle masz nocur? Czy się nie opłaca tego sypać? To... Ej, to jest 11%. Czego on nie jedzie? To. To nie jedzie. O, już jedzie. To. A czy ty mówisz, krakiet? Bo pracownik u nas przestał jechać przez chwilę. Może się wapno skończyło? Nie, to ten ze zbożem właśnie. Zboże mu się skończyło. Możliwe. Nie no, jeszcze jest rzepak, nie? Także wiesz. Ja tu na farmę wygadzam. Jeź pan na farmę. Kroket jak czuwa na polu, żeby nic mu nie ukradli. No tak. I dobra, pysie moje kochane, kończymy kolejny odcinek z Farminga. Dzisiaj grał... Cześć. No, każdy grał, to był dzisiaj. Rocket Kocur, no, chciałem powiedzieć. Ci co byli, to byli, to nawet. Kafo i Nocur, tak. Ci co byli, to byli. No cześć, trzymajcie się. Na razie. Idealnie, kiedy mówiłeś na razie, naciskałem. Fajnie. No dobra, fajnie. To mogę zakończyć.